Zwyczajem naszej tradycji 31 grudnia gromadzimy się w naszych świątyniach, aby podziękować Panu Bogu za miniony rok. Zawsze dziękujemy za wszelkie łaski, błogosławieństwo, za wszelkie dobro. Przepraszamy za nasze niedoskonałości, niedociągnięcia. Prosimy o przebłaganie i prośbę, aby Pan Bóg błogosławił nam w nadchodzącym nowym roku, by Matka Najświętsza miała na swojej opiece. Ten rok był lepszy od poprzedniego, który był takim już rokiem łatwiejszym, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego koronawirusa, tak można powiedzieć. Już żeśmy go bliżej poznali, mogliśmy z nim walczyć, omijać. I dlatego też łatwiejsze było życie duszpasterskie. Było normalnie, można powiedzieć, wszystkie zaplanowane wydarzenia. I poczynając właśnie od spotkań z dziećmi czy z młodzieżą. Później również pielgrzymki do naszych sanktuariów, czy tutaj naszego diecezjalnego, czy narodowego. 19 marca takim pięknym wydarzeniem było otwarcie klasztoru sióstr benedyktynek, poświęcenie nowego, konsekracja kościoła, obecność w naszej archidiecezji, nowych zgromadzeń sióstr benedyktynek i braci i ojców benedyktynów, którzy osiedlili się, mamy nadzieję, że już na stałe, na zawsze w Solonce. Tak, jest to piękny dar dla naszego kościoła, który tutaj ufundowała, trzeba powiedzieć, jedna rodzina ze Szwajcarii, Józef i Józefina Wideker wraz ze swoimi dziećmi. I tutaj przybyły siostry, założyły nową fundację Żytomierza. Na razie jest 3 siostry i także można powiedzieć 3 ojców, 3 braci. 2 braci i 1 ojciec, Leopold, którego wyświęcałem na kapłana zaraz po uroczystości 20 marca. I jak widzimy, ta wspólnota się rozwija, bo już są już 2 aspirantki. Są też, jest 2 młodzieńców, którzy są zainteresowani też życiem monastycznym. Przychodzi bardzo także wielu wiernych na modlitwę. Przychodzą też na nieszpory, by wspólnie ze wspólnotą benedyktynów się modlić. A także ci, którzy chcą przeżyć tak liturgię trochę poważniej, z pięknym śpiewem, czy też to tym gregoriańskim, może nieraz na parafiach, a zwłaszcza w parafii świętego Jana Pawła II jest większy ruch, może większy hałas, więc ludzie podjeżdżają dalej, żeby właśnie tam tak na spokojnie przeżyć tą liturgię. I myślę, że oni są takim skarbem dla nas, dla naszego kościoła archidiecezji lwowskiej, bo poprzez modlitwę i pracę wypraszają potrzebne łaski dla naszego kościoła. Później świętowaliśmy także 20. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ukrainy. Tę uroczystość w naszej diecezji podkreśliliśmy taką celebracją w nowym budowanym świątyni pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Sokolnikach. Było także poświęcenie, ustawienie jego statuły na placu, także ufundowane przez rodzinę włoską Alfieri witraże, które przyozdabiają ten kościół, pokazują drogę uświęcenia każdego człowieka, sakramenty, których udzielał święty Jan Paweł II, a sakrament namaszczenia jemu udzielił nasz ksiądz kardynał Marian Jaworski. Uczynił to w ostatnich chwilach, dniach życia świętego Jana Pawła II na Watykanie. Takim też pięknym wydarzeniem była pielgrzymka do naszego narodowego sanktuarium w Berdyczowie i tam właśnie dziękowaliśmy Panu Bogu, dziękowaliśmy świętemu Janowi Pawłowi II za odnowienie struktur naszego kościoła 30 lat temu i za jego
pielgrzymkę 20 lat temu do naszej ojczyzny, do Ukrainy, i w której brał udział, w której brali udział wszyscy biskupi i wielu, wielu pielgrzymów. Później mamy także utworzenie, taką drugą wielką też radością, to już będzie koniec roku, 24 grudnia na Pasterce, ksiądz biskup Edward Kawa poświęcił kaplicę w nowo utworzonej parafii w Radechowie, która pod wezwaniem także świętego Józefa. Można powiedzieć, że już po zakończeniu oficjalnym roku świętego Józefa 8 grudnia 24 na Pasterkę właśnie poświęciliśmy, można powiedzieć, w ten sposób stworzyliśmy nową wspólnotę parafialną w mieście powiatowym, ponieważ takie były prośby, takie oczekiwania wiernych, aby też mogli w tej miejscowości mieć swój kościół. Niestety Pan Bóg też doświadczył nas, jest to pewne jakieś też danie świadectwa z naszej strony, takiego zaufania, zawierzenia Panu Bogu. Dla mnie tak osobiście i myślę, że dla naszych kapłanów tutaj, dla naszej kurii, było odejście księdza Józefa Pawliczka, wikariusza generalnego, który przybył tutaj do nas archidiecezji katowickiej z wielkim doświadczeniem kanclerza, bo przez 30 lata był kanclerzem w archidiecezji katowickiej, a tutaj później u nas przez 10 lat pomagał naszym kapłanom, wprowadzał, a przede wszystkim był dla mnie takim wielkim autorytetem i też podporą i wielką pomocą w prowadzeniu naszego kościoła. Później takim wielkim nieszczęściem było również wypadek śmiertelny siostry Olgi, która poniosła taką śmierć, można powiedzieć, też męczeńską. I następnie pożar także w Brzuchowicach, już prawie wykończonej świątyni, budowanej tak przez wiele lat z takim wielkim zaangażowaniem i też można powiedzieć trudem, wysiłkiem księży Paulinów, Palotynów, gdzie właśnie na 24 grudnia miała być już pierwsza pasterka. Niestety ten kościół nam spłonął i teraz będziemy starali się znowu wkładać wiele wysiłku, aby jak najszybciej go odbudować, by wierni już mogli cieszyć się swoją świątynią. Najbardziej taki wzruszający moment, może taki radosny, budujący za ten rok, co ksiądz arcybiskup wspomina najbardziej. Baliśmy się, że poprzez ten okres pandemii, jak to słyszało się w innych diecezjach czy w innych krajach, że wielu ludzi podchodziło, podzwyczajało się, przychodzi do świątyni, do kościoła, czy brania udziału w jakichś uroczystościach. Tutaj dla mnie taką wielką radością było to, że na przykład nasza młodzież, czy nasi ministranci, na zjazd ministrantów w czerwcu przybyło ich bardzo wielu. Nie było widać tej różnicy. Podobnie i pielgrzymki do Bolszowiec, czy potem do Berdyczowa. Podobnie i zjazd młodzieży we wrześniu. Mieliśmy taki przykład, że jednak tutaj można powiedzieć, że nasz Kościół Archidiecezji Lwowskiej nie ucierpiał z tego. Nie było jakichś właśnie skutków takiego pewnego tej blokady czy zahamowania możliwości uczestniczenia we mszach świętych w każdą niedzielę te poprzez ograniczenia. I tutaj się z tego bardzo cieszę, bo jednak tutaj nie było jakiegoś właśnie zastoju czy zmniejszenia liczby wiernych. Chociaż ksiądz proboszcz w katedrze mówił, że jednak połowę prawie wiernych mniej przychodzi do katedry, ale w innych miejscowościach księża tego, parafia tego nie zgłaszali. Naszym takim problemem jest raczej emigracja. Wielu naszych wiernych, a zwłaszcza mężczyzn czy kobiet, musi wyjechać do Europy za chlebem, aby utrzymać swoje rodziny, aby zabezpieczyć dzieciom byt materialny. Jest to dla nas smutne, tragiczne, ale bez tego jednak tutaj nie poradzą sobie na miejscu, ponieważ w Ukrainie jest w dalszym ciągu trudna sytuacja polityczna i gospodarcza.
Rok świętego Józefa był tak pięknie naprawdę podsumowany. Mamy już nowego nuncjusza, który akurat właśnie w tym czasie już do swoich obowiązków tutaj przybył. Czy jakieś takie wyraźne owoce już można zobaczyć? Czy może ktoś, nie wiem, po parafiach, może kapłani zgłaszają, że wierni w jakiś szczególny sposób przeżyli ten czas ze świętym Józefem? Bo naprawdę uważam, że to był taki bardzo natchniony pomysł ogłosić ten rok poświęcony świętemu Józefowi, bo my mamy taki kryzys faktycznie ojcostwa. To właśnie to, o czym ksiądz arcybiskup wspominał przed chwilą, że dużo ojców szczególnie wyjeżdża za granicę i dzieci zostają bez opieki faktycznie, bez przykładu, więc czy jest jakieś takie w tą stronę poruszenie? Aby w Kościele przeżywać rok świętego Józefa, naszym lokalnym, to była naprzód taka decyzja, myśl naszej konferencji Episkopatu w Ukrainie, którą można później powiedzieć Ojciec Święty jak gdyby poparł, bo ogłosił ten rok w całym Kościele. I z tego się cieszymy, bo święty Józef jest patronem Kościoła i patronem rodziny. I tutaj w czasie tego roku nasi wierni mogli pielgrzymować do naszego sanktuarium, jedynego w Ukrainie, świętego Józefa w Gniewaniu. Myśmy taką pielgrzymkę też odbyli taką pielgrzymkę nasi także klerycy. I tutaj mimo tej trudności takiej gospodarczej, politycznej naszego Kościoła, wielu księży mówi, że święty Józef im pomaga, wspiera, bo jednak radzą sobie nawet w ten sposób materialny, aby utrzymać struktury naszych parafii. Nie jest to też takie proste i łatwe, ale właśnie tutaj, że święty Józef o to się troszczy, o to się dba. Jest to dla nas taki namacalny. Z drugiej strony widzimy, jak wiele właśnie rodzin odczuwa i uświadomiło sobie wielką rolę świętego Józefa jako głowy nie tylko Kościoła, ale także i rodziny, który również zmagał się z wieloma trudnościami, nawet takiego zaufania zaufania, czyli wiarygodności do swojej małżonki. Dzisiaj są też te problemy, trudności z utrzymania, emigracja, wprawdzie razem, ale też spotykało go wiele trudności takich właśnie, można powiedzieć, ludzkich. I jednak tutaj pokazuje nam, że zawsze powinniśmy zaufać Panu Bogu, że Pan Bóg wyprowadzi nas z wszystkich trudności. I tutaj jest to takie umocnienie dla naszych rodzin i podniesienie też autorytetu, że głową także rodziny jest mężczyzna, któremu powierzone są losy swojej współmałżonki i swoich dzieci. I że właśnie rodzina to mężczyzna i kobieta, a także dzieci, bo dzisiaj często młode rodziny unikają potomstwa, szukając może często wygodniejszego życia, ale właśnie poprzez ten rok świętego Józefa podkreślaliśmy także świętość rodziny, jej rolę w życiu społecznym, a także tutaj w budowaniu odpowiedzialności za wiarę, w formacji swojej rodziny na prawdziwych fundamentach chrześcijańskich. Ten rok liturgiczny w Kościele będzie ogłoszony rokiem Krzyża Świętego. Czy będzie to taki bardziej o charakterze pokutnym rok? Jaka jest koncepcja właśnie tego okresu w Kościele? Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu zostanie ogłoszony w naszym Kościele w Ukrainie rok Świętego Krzyża. Tutaj chcemy zwrócić uwagę na wielką łaskę odkupienia, że krzyż to nie tylko cierpienie, ale przede wszystkim jest to wielka łaska, wielki dar Pana Boga, że człowiek mimo swojej słabości, mimo grzechu, które popełnił na skutek grzechu pierworodnego, Pan Bóg nas przywraca do godności dzieci Bożych, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na ten wielki dar miłosierdzia, odkupienia, zbawienia. I nie tylko na ten krzyż codzienny, trudności, z którymi się zmaga człowiek. Oczywiście tutaj chcemy uświadomić ludziom, że każde nasze cierpienie, nasze trudności, które przeżywa człowiek, nie są daremne. Możemy je ofiarować,
właśnie jako współcierpienie z Panem Jezusem. I jeszcze właśnie takie pytanie praktyczne. Mamy już nowego nuncjusza. Czy ogłosił może jakieś plany swoje, jak będzie tutaj pracował, jakie, nie wiem, jak on widzi w ogóle swoją pracę tutaj? Czy będą nowi biskupi nominowani, bo wciąż potrzebujemy. Kościół jest żywy, dynamiczny, mimo wszystkich trudności, które mamy, ale jednak się rozwijamy i to bardzo dobrze widać. Nawet z tego, co ksiądz arcybiskup mówi, rodzą się nowe, młode parafie. Więc czy jakiś już ogłosił swoje widzenie współpracy z naszym Kościołem tutaj w Ukrainie? Nuncjusz apostolski, ksiądz arcybiskup Wiswaldas Kulbokas powiedział nam, że przed przyjazdem tutaj na Ukrainę miał rozmowę z Ojcem Świętym Franciszkiem, który powiedział mu, żeby właśnie też zawierzył swoją posługę, swoją misję Panu Bogu, żeby nie przeżywał za bardzo, dlatego że jest to jego pierwsza taka misja, pierwsza nuncjatura, pierwsza posługa jako nuncjusza apostolskiego. I powiedział mu, że aby tutaj dbał o to i o życie Kościoła w szerszym zasięgu, aby tutaj starał się jednoczyć wspólnoty chrześcijańskie, które są na Ukrainie, a jest ich wielu, żeby dbał o tę jedność. A jednocześnie powiedział mu, że chciałby w przyszłości odwiedzić Ukrainę. I nuncjusz zachęcał nas, abyśmy w swoich modlitwach, a także swoje właśnie cierpienia, trudności ofiarowali w intencji pokoju na Ukrainie i o pielgrzymkę Piotra naszych czasów tutaj na nasze ziemie. To jest takie główne zadanie, a jednocześnie koordynowanie naszej posługi, naszej pracy duszpasterskiej. Jeśli chodzi o jakieś tutaj nominacje, myślę, że na razie wszyscy biskupi są zdrowi, nie wszyscy jeszcze osiągają wiek emerytalny 75 lat, więc to będzie za kilka lat, więc tutaj o jakichś nominacjach nowych na razie nuncjusz nie wspominał. Ewentualnie będzie sprawa utworzenia nowych metropolii, ale to nad tym konferencja złożyła taką propozycję, żeby utworzyć metropolię jeszcze w Kijowie i w Kamieńcu Podolskim. I tutaj ta prośba została złożona do Stolicy Apostolskiej i teraz nuncjusz ewentualnie rozpatrzy jeszcze taką możliwość i przedstawi swoją opinię. Tak, jest ta prośba. Ta prośba była kierowana od naszego Kościoła, od Kościoła grekokatolickiego, ukraińskiej, grekokatolickiej cerkwi. Tutaj musimy uważać, bo oni bardzo są bardzo wrażliwi na to, ale także od władz państwowych. I my wiemy, że byłaby to wielka łaska, dlatego że Piotr naszych czasów to jest człowiek Boży i tutaj towarzyszy mu szczególna łaska, szczególne błogosławieństwo. I cieszylibyśmy się, gdyby on stąpił na tej ziemi i z pewnością przyniósłby pokój, bo wtedy zwracają się oczy całego świata. Jednoczy się tutaj z nami po pielgrzymce Ojca Świętego cały Kościół. Otacza jego modlitwą, otacza także modlitwą nasz kraj i to jest wielka siła. I wtedy, kiedy wstępuje tutaj następca świętego Piotra na tą ziemię. I my i cieszylibyśmy i czekamy na to, żeby właśnie wstąpił Ojciec Święty, zwłaszcza tam na wschodzie Ukrainy, żeby pobłogosławił te nasze kraje, jeden i drugi, można powiedzieć, i Rosję, i Ukrainę, aby w końcu tutaj zszedł między nami pokój i by ludzie nie musieli oddawać swojego życia, broniąc swoich granic. A jednocześnie byłoby także to umocnienie wiary, przywrócenie też, zwrócenie też uwagi innym ludziom, którzy często może są zagubieni w tym świecie poprzez codzienne sprawy. Taka pielgrzymka i błogosławieństwo papieża z pewnością przywróciłoby wiele ludzi na łono Kościoła. I tak już tak na podsumowanie. Kościół katolicki zawsze miał takie priorytety,
charytatywna działalność, nauczanie dzieci i młodzieży, czy te nowe czasy, w których teraz żyjemy, kiedy jest pandemia, kiedy też świat coraz bardziej staje się zeświadczały, czy zmieniają się nasze priorytety jako świadków Chrystusa w świecie? Czy my gdzieś musimy zwrócić swoją uwagę na coś, nie wiem, bardziej przyziemnego, czy jednak musimy podciągać tych ludzi do góry? Rola Kościoła zawsze, można powiedzieć, jest na dwóch biegunach, na dwóch torach, czyli przepowiadanie Ewangelii, udzielanie sakramentów świętych. To jest główna rola, główne zadanie Kościoła, a jednocześnie caritas, miłość. I my staramy się w naszej archidiecezji dalej iść na tych dwóch biegunach, czyli być blisko ludzi poprzez życie sakramentalne, ale jednocześnie poprzez taką posługę samarytańską. Ona się odbywa na wielu płaszczyznach, poprzez odwiedzanie chorych, czy to przez kapłana, czy przez siostry. Często przy naszych parafiach są świetlice, które pomagają słabszym, biedniejszym dzieciom po szkole odprawiać lekcje, czy zabezpieczyć im ciepły posiłek. Są też przedszkola. Następnie też są stołówki, gdzie mogą przychodzić biedni, aby otrzymać ciepły posiłek. Tutaj takim przykładem są też siostry Albertynki, gdzie posługują chorym w Lwowie i budują przytułek dla bezdomnych kobiet. Są bracia Albertyni, gdzie mają przytułek dla bezdomnych mężczyzn. Są też właśnie takie placówki Caritas, gdzie dają posiłki. I staramy się, żeby właśnie Kościół także zwrócił uwagę na tych najbardziej potrzebujących. Są siostry w Śniatynie, jest taki dom Okienko Życia, później też w Draganówce dom, który mogą przyjść kobiety oczekujące potomstwa, a znajdujące się w trudnej sytuacji. Nasze wspólnoty nie są tak mocne, ale w sposób symboliczny także realizujemy tą drugą gałęź właśnie miłości wobec bliźniego poprzez tę posługę samarytańską. Oczekujemy dwóch nowych kapłanów archidiecezji lwowskiej. Może tak jeszcze na koniec jakieś słowo dla nich. Przebywają teraz już w takim czasie oczekiwania na nową posługę. Na początku każdego też roku mamy rekolekcje dla młodzieńców powyżej 14 lat, którzy przybywają do Brzuchowic, do ośrodka duszpasterskiego, rekolekcyjnego, aby kilka dni przeżyć z Panem Bogiem, z Jezusem i także ze sobą. I zawsze ufamy, że po takich rekolekcjach też Pan Bóg będzie mógł wzbudzić w wielu sercach młodych chłopców powołanie do kapłaństwa. I w ubiegłym roku mieliśmy dwóch nowych kapłanów. W tym roku także 22, już na początku stycznia, przy końcu stycznia 22 będą również święcenia kapłańskie. Niestety też tylko dwóch kapłanów, ale uważamy, że nasze modlitwy i taka postawa wiernej posługi naszych kapłanów będzie wzbudzała w dalszym ciągu nowe powołania kapłańskie.